你买这个在哪儿？带回来的，从你们国家带回来的。Daleko w północno-wschodnich Chinach znajduje się Harbin, stolica prowincji Heilongjiang. To miejsce o fascynującej historii, która dotyczy również nas, Polaków oraz Rosjan. Miasto powstało pod koniec XIX wieku, kiedy Polska była jeszcze pod zaborami. Carska Rosja planowała budowę kolei wschodniochińskiej, mającej połączyć rosyjskie miasta Czytę i Władywostok, przechodząc przez terytorium Chin. W realizacji projektu wzięło udział m.in. wielu Polaków. Na czele jej budowy stanął Adam Szydłowski, który w 1898 roku wyznaczył tutaj stację, wokół której później powstało miasto. Adam Szydłowski został też pierwszym prezydentem Harbinu. Za ekspedycją techniczną ściągnęły tu tysiące naszych rodaków, które później stworzyły unikalną społeczność. W Harbin powstały polskie szkoły, sklepy, kościoły, a nawet działający po dziś dzień browar. Przez kilkadziesiąt lat rodzili się tu Polacy, którzy nigdy nie planowali wyjeżdżać do Europy i przyszłość wiązali właśnie z Azją. Jednak w połowie XX wieku Polonia przestała istnieć. Dzisiaj dowiemy się dlaczego, ale zanim przejdziemy do tego tematu, zobaczmy, jak dziś wygląda Harbin. Witamy w Harbin. Miało być zimniej, a jest jako tako znośnie, nawet nie założyliśmy kurtek. I będziemy próbowali zarejestrować się w hotelu, który jest w takiej dzielnicy, trochę bym powiedział, jak taki Sowiecki Sojuz upadły. Po 20 latach służą się tu jakieś prześcieradła i ja się zastanawiam, czy nas w ogóle przyjmą w tym hotelu, bo tu w Chinach jest tak, że tylko hotele, które mają licencję na kimanie obcokrajowców, mogą przyjmować i naprawdę jest tak, że wyrzucają ludzi, jak nie mają tej licencji. To jest gdzieś chyba tu w tym budynku. Pani powiedziała, żeby poczekać minutę, po czym nacharała na chodnik. Okej, jesteśmy już w pokoju. Bardzo fajny, mały, schludny i tak dalej, ale była taka dziwna sytuacja. Sąsiad, który mieszka drzwi obok, wyszedł z telefonem i zaczął nas nagrywać, robić nam zdjęcia. No i sam ten fakt, że on nam zrobił zdjęcie i nas nagrywał, to dla nas w ogóle nie był problem, tylko chodzi o to, że on podszedł i pod samą twarz podstawił nam telefony, cyknął nam foty, potem na klatce schodowej wszedł do środka do nas, wyciągnął telefon i miał taką wściekłą minę, jakby nagrywał, nie wiem, złodzieja, który kradnie mu rower i tak w twarz po prostu cyknął tą fotę. I wyszedł. Nie wiem dlaczego. Może chce podkapować tą kobietę, że... Chociaż z drugiej strony, o co ją podkapować? No bo ona na tej stronce ma napisane, że ma licencję na nocowanie obcokrajowców. Z drugiej strony my nie wiemy, czy ona ma tą licencję, czy nie. No na stronie ma napisane. Ogólnie wygląda to słabo. Zobaczymy, czy noc będzie spokojna, czy coś nas czeka ciekawego. Pochwal się, co tam wisi. Franko. I to by było na tyle. Musimy odpocząć po tej akcji z sąsiadem. No i dzień dobry, to jest nasz widok z okna, jesteśmy na parterze, tutaj suszą się nasze ubrania, bo nie mieliśmy trochę wyjścia. Jak to wygląda póki co? Jak ci się spało? Bardzo dobrze mi się spało, myślałam, że będzie gorzej albo że ktoś do nas przyjdzie w nocy po tej wczorajszej aferce, ale było okej, umyliśmy się, zrobiliśmy pranie, tu się jeszcze suszą skarpetki. A najciekawsza jest ta łazienka. Położyli nam taki woreczek foliowy z wodą na odpływie. Dzisiaj rano wstaliśmy. Ja go ruszyłem wieczorem. Zdjąłem go i momentalnie zaczęło tak śmierdzieć, że z powrotem go położyłem na miejsce i przestało śmierdzieć, jak tak. No ale zmyliśmy się i dzisiaj widzimy, że ta woda po prostu nie spłynęła, więc mamy jedną wielką kałużę w łazience. Ale ogólnie mieszkanie jest fajne. Podwórko jest też ciekawe. Przed chwilą jak wyjrzałam, jak się obudziliśmy, to pan tam sikał pod naszym oknem. Dobra, no i lecimy. Bo a jeszcze zanim wyjdziemy, to pokażę pokój obok. Zobaczcie, to tu mogliśmy spać. A tam, co ciekawe, widzicie to okno? Za oknem nie ma ulicy, tylko jest kuchnia właścicielki chyba mieszkania, które tam gotuje i dopiero potem jest ulica. Niesamowite. Ej, to jest trochę taki drive-thru, nie? Że tylko, że leżysz w łóżku i jesteś głodny, to otwierasz okno i pani ci podaje od razu z patelni gorące. Dobra, idziemy. To jest nasza klatka schodowa. Tutaj mieszka ten specyficzny sąsiad. Różnego rodzaju reklamy. A tutaj jest szafa z lustrem, można się przejrzeć tuż przed wyjściem. I różnego rodzaju miotły, jakiś czajnik, kamera. Dzisiaj chcieliśmy trochę zgłębić ślady polskości w Harbinie. Niestety w dzisiejszym Harbinie nie ma już Polaków, tych, którzy się tu urodzili, czyli Harbińczyków. Czasami dosłownie pojedyncze osoby z Polski się przewijają przez to miasto i dzisiaj z jedną taką osobą się umówiliśmy na popołudnie, więc trochę sobie porozmawiamy. A teraz chcemy trochę poszukać takich śladów polskości, które zostały tutaj po poprzednich pokoleniach, a mianowicie przejść się do kościoła i spróbować piwa Harbin, które jest piwem założonym przez Polaka, bardzo popularnym w Chinach. Mamy cały dzień i może coś ciekawego się dzisiaj wydarzy. Cisza, cisza! O, gdzie się Sherman?
Jubia! Proszę, Bolanżen. Woman drink za igę. Jugę Pidjo Harbin. Dzisze igę. Dzisze szema, dzisze. Dia, sza, woda! Bo kiedy mam Pidjo. Pidjo, kiedy? Pidjo Harbin. Harbin, a! Woting szło, dzisze Pidjo, że Bolanżen złoda. Dzisze. Gentleman. Dzisze, Udało nam się ogarnąć to piwko, wszyscy się nim ekscytują i przedstawiają je jako takie polskie piwo w Chinach, bo rzeczywiście zostało założone przez Polaka, to znaczy on na przestrzeni lat oczywiście ewoluował i to nie jest już to samo piwo, które tutaj piło się, nie wiem, prawie 100 lat temu. Tak leciutko, nie czuć takiej goryczy jak w piwie, nie? Nie pieni się, widzisz, ta pianta jest taka bardzo słaba, delikatna, drobnoziarnista. Dużym plusem tych piw w Chinach jest to, że one są dużo słabsze, to znaczy mają po 3% na przykład, mi się to bardzo podoba. No i też kolejnym plusem jest to, że takie piwko można pić sobie na ulicy i nikt nie ma to większego problemu. Wydaje mi się też, że oni w ogóle myślą, że robimy teraz jakiegoś streama, bo tu w Chinach streamy są super popularne, wszyscy streamują na telefonach. Chuja! Ganwei, ganwei. Buszy elosyżen. Czy Bolanżen, Bolanżen. Yo, yo, dear, wo de zhongguan bu tai hao. Zhe shi wo de diyici lai zhongguo. Diyici. 是的，是的。啊， 你知道了，在过去的时候，在 Harbin 很多 Bolanżen， Bolanżen 和 Elusyżen。对，日本人是中国人。现在没有， zdrówko。 No i siłą rzeczy zaczęliśmy dzień od piwka. Co ciekawe, piliśmy sobie tego browara i przyszła pani, powiedziała, ile ona ma lat do Oli. W sensie, że nie wiem, czy chodziło o to, że myślała, że jest niepełnoletnia. Nie wiem, o co chodziło. A potem powiedziała, jesteście po ślubie? I takie przesłuchanie krótkie. A potem zaczęła się śmiać i powitała nas w Harbinie. Harbin ogółem znany jest z festiwalu lodowego, który odbywa się w lutym, ale jest też festiwal piwny latem. My nie przyjechaliśmy ani latem, ani zimą, więc nie mamy żadnego festiwalu i robimy sobie festiwal kapusty i porów, dlatego je właśnie szukamy na ulicy. I tutaj też leżą kapusta i pory. Absolutnie unikalna rzecz w tej porze roku. Wszędzie na ulicach. O, patrzcie tutaj, klatka schodowa i tu leżą pory na górze, żeby słońce na nie świeciło, żeby było jednocześnie nie za ciepło, nie za zimno, a tutaj kapusta. I słyszeliśmy, że ludzie tak robią, ponieważ w domu jest często już włączony ten kaloryfer i jest odkręcony na maksa, nie da się go zakręcić i temperatury tam sięgają nawet 30 stopni na plusie, a tutaj w Harbin mogą spaść, może być nawet minus 30 i jest tak ogromna różnica, że to po prostu jest niezdrowe dla tych warzyw i one leżą przed domem i ludzie jak najdłużej starają się je mieć właśnie przed blokiem, przed domem, a potem jak już robi się trochę zimniej, to leżą podobno porozkładane na klatkach schodowych. Chodźmy. Ale pamiętasz, że w Mongolii na przykład było to samo, nie? W sensie, że zimą nie dało się wytrzymać z gorąca. Tak, jeśli chodziło o samych gaciach, bo naprawdę było tak gorąco i nie dało się przykręcić jeszcze tych kaloryferów. Podejrzewam, że tutaj może być bardzo podobnie. Nie mają handło, żeby szucaj? Liang i liang. Czyż szy ma szucaj? Bajcaj. Bajcaj. I czyż wejle... Dąbien. Wejle dąbien czy? Przeszliśmy kilka ulic i dotarliśmy do takiego ścisłego centrum. Jest tu dużo wieżowców i dwie ulice dalej jest właśnie ten polski kościół, który chcemy obejrzeć z bliska i kto wie, może nawet dostać się do środka. Podeszliśmy do tego miejsca, które jest oznaczone na mapie jako Kościół Polski. No i tego kościoła tutaj nie ma, jest jakieś centrum handlowe. No ale popytamy ludzi, może ktoś nas pokieruje po zdjęciu. Dziękuję. Nie wiem, czy to jest ten kościół, czy to jest ten kościół? 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 Czy to jest ten No i wygląda na to, że to jest ten kościół pod spodem, w ramach nawet chyba tego samego budynku jest jakiś fast food, Mr. Lee. Nie to wygląda. Jakbym nie podniosła głowy, to bym nie zauważyła, że to kościół. Coś jest w środku? Chyba zamknięte. Ej, ale są też te pory, patrz, wysuszone tutaj nawet w kościele. Wszędzie to robią. Dziękuję. Nie czy dał, gdzie działo tam głośno ma Guanmenla? Gdzie działo tam? Działo tam, gdzie 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 tam
你知道这个教堂天主教。天主教。天主堂。啊哈，这是不是波兰人建的吗？是真的吗？基督教。 No i niestety nie udało się załapać nam mszę. Fajnie było poczekać, żeby wejść do środka kościoła, ale z drugiej strony my nie mamy czasu, bo nasza wiza jest tylko na 30 dni, więc w Chinach musimy się bardzo spieszyć. Rozmawialiśmy też trochę z Chińczykami, nie wszystko nagrałem, ale tutaj odnoszę takie wrażenie, że nie wszyscy Chińczycy, którzy tu są, w ogóle wiedzą, o co chodzi z tym kościołem. No i jest to zrozumiałe, bo jednak katolicyzm nie jest to jakoś bardzo popularny w Chinach. No ale co, idziemy teraz w kierunku mostu zbudowanego dawno temu przez pewnego Polaka w Harbin i tam spotkamy się z Polką mieszkającą tutaj na stałe. Brak znajomości historii Polonii Harbińskiej wśród Chińczyków nie powinien dziwić. Dzisiejszy Harbin to kilkumilionowe miasto wyglądające zupełnie inaczej niż kiedyś. Stolica prowincji Heilongjiang najbardziej różnorodny charakter zyskała w pierwszych dekadach XX wieku. Poza Polakami przyjeżdżali tu także Żydzi czy rosyjscy przedstawiciele tzw. białych, uciekających przed bolszewikami zwolenników caratu. W tych czasach powstały w Harbinie dwa polskie kościoły. Ten, który widzieliście przed chwilą na nagraniu, to odnowiona wersja świątyni pod wezwaniem świętego Stanisława, zniszczona podczas rewolucji kulturalnej w latach 60. Właśnie wtedy komuniści pozbywali się wszystkiego, co kojarzyło się z Zachodem i tzw. burżuazją. Oryginalnie kościół wyglądał inaczej, a w obecnym kształcie działa od 2004 roku pod nowym wezwaniem – Najświętszego Serca Jezusa. Jest ważnym miejscem modlitwy dla chińskich katolików. W latach 1915-1949 działało tutaj też Polskie Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza, które niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uzyskało uprawnienia szkoły państwowej. Zdawane w nim matury były zatem honorowane w Polsce. O pozostałościach po Polonii mamy okazję porozmawiać z Magdą, autorką bloga Migawki z nad Sungarii. Magda przyjechała do Harbinu na studia i zdecydowała się tu zamieszkać. Spotykamy się na moście Stanisława Kierbedzia. To jeden z tych polskich obiektów, które przetrwały do dziś. Jako ciekawostkę warto dodać, że to bratanek słynnego mostu w Warszawie. Myślisz, że ci ludzie, którzy są tu na moście, jakby znają tą historię z Polakami, którzy budowali ten most? Czy... Myślę, że nie mają o niej pojęcia. Myślę, że zakładają, że wiadomo, to jest most zbudowany przez obcokrajowców, ale najprawdopodobniej to będą byli Rosjanie. W takiej powszechnej świadomości tutaj to generalnie funkcjonują Rosjanie, może czasami Żydzi. Natomiast ta wiedza o Polakach jest bardzo, bardzo ograniczona. Ale myślę, że jakbym powiedział na przykład Chińczykowi tutaj, że jestem Polakiem, to dla niego byłoby to coś w stylu jakiejś Republiki Radzieckiej, czy może bardziej by to kojarzył, nie wiem, z Ameryką albo z Europą? Jest szansa, że kojarzyłby to z Chopinem albo z Marią Skłodowską-Curie, ale raczej na pewno nie z tym mostem. Natomiast tu z założenia, jak gdyby zanim się jeszcze powie, skąd się jest, to oni zakładają, że ty jesteś nawet nie tyle z Rosji, co ze Związku Radzieckiego. Także aha. Wszyscy biali, jak gdyby z założenia funkcjonują tutaj jako ludzie radzieccy. A jak przyjechałaś tutaj, to miałaś takie może rozczarowanie z tego powodu? Spodziewałaś się, że Polska będzie tu bardziej znana, czy spodziewałaś się właśnie, że może będzie tak? Może troszeczkę tak, bo ja tu przyjechałam pod wpływem książek Kajdańskiego właśnie, które między innymi mówiły o tym, jaki wpływ na budowę kolei wschodniochińskiej mieli Polacy. Aha. Natomiast muszę też dodać, że się trochę zmienia w tej dziedzinie, bo faktycznie zarówno z polskiej strony, jak i ze strony chińskiej jest w ostatnich latach jakby różne takie projekty, które mają na celu no, zwiększenie trochę świadomości. Mhm. Wiem na pewno, że chińska strona z inicjatywy władz miasta kręci taki film o Polonii. W 2017 roku władze miasta zorganizowały taki szczyt, aha, dla wszystkich dawnych mieszkańców miasta, którzy się zjechali z całego świata. Tam byli ze Stanów, z Izraela, z Litwy, z Łotwy, z Rosji oczywiście i z Polski. Była taka duża delegacja Harbińczyków ze Szczecina. Znasz tutaj teraz, w tych czasach popandemicznych, jakichkolwiek Polaków, którzy tu mieszkają? Nie znam kompletnie, znam. Wiem o półtorej sztuce, mianowicie o sobie i o mojej córce, która jest Polką w połowie. Naprawdę? Nikogo więcej? Od państwa z ambasady słyszałam o jednym panu, natomiast nigdy jak gdyby nie miałam przyjemności go nigdzie zobaczyć. Przed pandemią byli tu jeszcze lektorzy języka polskiego na polonistyce, no i studenci z wymiany. Natomiast
czy już zdążyli jak gdyby zjechać się po pandemii, tego nie wiem. Ale myślisz, że ta polonistyka tutaj w Harbin ma związek z tymi polską historią, czy tak po prostu? Bo wiem, że w Pekinie też na przykład jest polonistyka. Możliwe, że troszeczkę nawiązuje do tych tradycji, natomiast ona też była jedną, no oprócz tej pekińskiej, wiadomo, która jest najstarsza i najbardziej znana, no to aha, później harbińska była jedną ze stosunkowo wcześniejszych. Okej, okay, a ci Chińczycy, którzy studiują tutaj polonistykę, myślisz, że oni interesują się tym, żeby wyjechać do Polski, czy bardziej? Tak, to... z tego co wiem, to oni mają współpracę, zdaje się, z Uniwersytetem z Gdańska. I aha, jak miałam kontakt ze studentami tak trzeci, czwarty rok, to oni już faktycznie bardzo, bardzo ładnie mówili po polsku. Słyszałem też taką plotkę, że kuchnia tego regionu Dongbei jest podobno tak najbardziej podchodzi Polakom. Czy uważasz, że to jest przesadzone? Sama kuchnia? Myślę, że tak, że jest zbliżona. Są kiełbasy, ale jest też kapusta kiszona, jakieś grzyby duszone. Da się tu również dostać ryby, jakieś smażone, panierowane pstrągi, czasami nawet śledzie. Co właściwie w innych regionach Chin jest nieosiągalne. A twoim zdaniem uważasz, że słowo pidzio pochodzi od polskiego, rosyjskiego, czy po prostu, no bo dzio to też alkohol po chińsku, tak? Czy to jakiś przypadek? Tak, jak myślisz? Dzio to alkohol, ale ta cząsteczka pi właściwie występuje tylko w słowie piwo, natomiast czy faktycznie jest to słowo pochodzące z języka polskiego, to nie ośmielę się stwierdzić ze 100% pewnością. Bo z drugiej strony te alkohole po chińsku mają często tak, że jest kolor, nie? Jak, że wino na przykład czerwony alkohol, baijiu to białe, nie? Tak, tak, jest ten element dziołu, jest elementem alkoholowym. Natomiast być może... A piwo jest żółte. To mogłoby być... No ale nie mogłoby być huangdziu żółtym, bo huangdziu to jest rodzaj takiego delikatnego wina. Czyli nazwa już była zarezerwowana, żółte piwo. Natomiast prawdą jest, że najwcześniejszy, najstarszy browar w Chinach był w Harbinie założony przez Polaka, więc być może, że z nazwą też jest coś na rzeczy. Niestety obecnie w Harbinie nie ma już nikogo z przedstawicieli dawnej Polonii. Ostatni Harbińczyk, Edward Stokalski, opuścił miasto około 30 lat temu. Zarówno Polacy, jak i inni obcokrajowcy wyjeżdżali falami od lat 20. do 60. XX wieku. Po okresie świetności Harbin czekały trudne czasy. Na początek okupacja północnych Chin przez Japonię, później wojna i przejęcie Harbinu przez Sowietów, którzy rozpoczęli prześladowania związanych z carem białych. W międzyczasie została także zawarta umowa wykluczająca możliwość pracy obcokrajowców przy kolei. Późniejsze komunistyczne władze Chin również nie były przychylne tak rozwiniętej społeczności wewnątrz ich kraju. Harbińczycy wyjechali. Jednak mamy to szczęście, że udało nam się poznać jednego z nich. Przedstawiamy wam pana Romualda Oziewicza, prezesa klubu Harbińczyków w Szczecinie, gdzie nagraliśmy tę rozmowę. Moja rodzina wyjechała w 1952 roku. I to było późno, jak na te wyjazdy? Czy... Jak na te wyjazdy to już było taka, już był koniec końcówki. A dlaczego pana rodzina zdecydowała się zostać dłużej niż inni? W 1945 roku urodził się mój starszy brat, więc no, małe dziecko było, był dom, była rodzina, a wszyscy się zastanawiali, co robić, tak? To nie jest tak, że przeżyło się 40 lat w tamtym i to szczęśliwych lat, młodych lat i nagle co, wyjechać do Polski, której nikt ich nie widział nigdy. To nikt z pana rodziny wcześniej nie był w Polsce? Nie. Tak, i pan był wtedy dzieckiem, tak? Tak, tak. Ja przyjechałem tutaj, my się przyjechali w listopadzie, ja w styczniu urodzony, to ja miałem niecałe 3 lata. Brat miał 8. Czyli pan raczej chyba nie ma wspomnień z tej, nie pamięta pan, jakieś przebłyski? Nie. Za wcześnie. Nie. Jak wyjeżdżałem, to mama mówiła, że już po latach, że po chińsku normalnie rozmawiałem z rówieśnikami. Tak? No ale to już to nie zostało. Jakaś tam łatwość może zrozumienia różnych rzeczy, tak. Jak pana rodzice przyjechali tutaj, czy mieli trudności adaptacyjne w Polsce? No bo jednak nie byli tu wcześniej. Troszkę mieli, ale właściwie to... Moja mama, ponieważ skończyła wyższą uczelnię i to właśnie księgowości, to bardzo szybko znalazła pracę w polskiej żegludze morskiej. Aha. I praktycznie biorąc od powstania PRZM-u w 1953 roku, pracowała aż do emerytury. Znała bardzo dobrze japoński i w gimnazjum polskim w Harbinie uczyła młodzież polską języka japońskiego. Czyli zna japoński i chiński też pewnie, tak? Tak, bo ona, ponieważ kończyła studia, kiedy była okupacja japońska i na uczelniach i w szkołach język japoński był obowiązkowy, żeby się nauczyć. Tak, żeśmy się osiedlili, to tylko jedną przeprowadzkę mieliśmy. Aha, a czy rodzice utrzymywali kontakt na przykład z tą Polonią, która została w Chinach? Bo w latach 50. i 60. jeszcze trochę Polaków zostało w Chinach, tak? Zostało, tak, ale już z tych znajomych chyba tam niewiele, tam do lat 60. została ciocia. Znała bardzo dobrze chiński też i była po wyższej uczelni. Ona dała zaczątki
takiego wydziału jakby językoznawczego na Uniwersytecie Harbińskim. Aha. I ona do lat 60., początek chyba w 63. roku chyba wyjechała stamtąd. Mhm. Także no to takie pokomplikowane. No a słynny pan Edward Stokalski, tak? Tak. Ostatni Harbińczyk. Tak. On został tam do 93. chyba roku, tak, jakoś, tak? Tak, tak. Praktycznie sam tam został jako Polak, tak? Tak. I Edward Stokalski i Leon Stokalski skończyli Politechnikę Harbińską, te pierwsze roczniki. Mhm. Byli bardzo cenieni przez Chińczyków jako specjaliści od transportu miejskiego i od dróg, od infrastruktury generalnie. On bardzo duży wkład wniósł w utrzymanie chociaż kilkunastu tych grobów polskich. On miał na swoim podwórku nawet wytwórnię na grobku, no ale w końcu już tam byli takimi właściwie no Robinsonami. I cała rodzina Stokalski wielka przyjechała do Warszawy. Po przyjeździe po roku czasu zmarł. Jest pochowany w Warszawie. A chciałem zapytać, jak to teraz wygląda, bo Stowarzyszenie Klub Harbińczyków, ile osób zrzesza? No my tak w sumie w tej chwili to około 40 takich czynnych członków jest. Nas, którzy się urodzili w Harbinie, to już została garstka, tak? To ile osób, myśli pan? No ja myślę, że w tej chwili to chyba gdzieś do około 10 osób będzie. A z tych 10 osób, które urodziły się w Harbinie, ile z tych osób pamięta, tak powiedzmy, że wyjeżdżając mieli przynajmniej 13 lat? Jest jedna osoba, to jest pan Jan Zienkowicz. Mhm. On tu mieszka w Szczecinie. Jak wyjeżdżał z Harbina, no to miał 11-12 lat. I ostatnie pytanie, jeszcze chciałem zapytać, jakby ktoś chciał się zainteresować bardziej Harbińczykami, gdzie można zgłębić tą wiedzę? Ja myślę, że albo kontaktować się z nami. Jest taka osoba, która, pan profesor Adam Winiarz w Lublinie, on po prostu zainteresował się, będąc w archiwum Maknowych, jako naukowiec i nie mógł wierzyć, że taka mała grupka ludzi potrafiła zbudować dwa kościoły, szkołę średnią, dwie początkowe, drużyny harcerskie, gospodę polską, prowadzić działalność. Najbardziej prestiżowy bal doroczny w Harbinie to był bal polski. No więc to świadczyło o jakimś potem, a mówi, że po prostu wielomilionowe diaspory nie potrafiły wytworzyć takiej spuścizny intelektualnej i takiej no, fizycznej, że widać, że co ci ludzie robili, jeżeli przywozili stosy zdjęć, dokumenty różne, no, to znaczy, że byli kimś tam, tak, na miejscu, no, nie byli tylko pracownicy tacy do zwykłej, prostej pracy, ale to byli dużo inżynierów kadry technicznej. No to się chyba i to jest ten fenomen chyba tego. No to tak, pokrótce tylko pokazałem, co to. Całość rozmowy z panem Romualdem udostępnimy w grupie dla patronów w ramach podziękowania za wsparcie. Link znajdziecie w opisie filmu. Słysząc podobne historie, najbardziej fascynuje nas aspekt językowy życia w Harbinie. Widać to po wykazie zajęć w nieistniejącym już gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza. Polacy musieli uczyć się języka rosyjskiego, który był niezbędny, jednak dochodził także chiński, a w czasie okupacji japońskiej – japoński. Nie dowiedzieliśmy się natomiast, jak było z językiem mandżurskim. Warto wspomnieć, że japoński, chiński i mandżurski to zupełnie inne, niepodobne do siebie języki, należące do różnych rodzin. Wróćmy jednak do języka rosyjskiego i Rosjan. Oni również wyjechali z miasta Harbin, jednak w przeciwieństwie do Polaków wciąż można ich tu spotkać, głównie jako turystów. W ich poszukiwaniu wybieramy się do Parku Stalina oraz na tzw. chiński Arbat, najdłuższy deptak w Azji. Tuż przed wyjazdem z Harbin przyszliśmy sobie na tzw. harbiński Arbat, czyli główną ulicę. Ona chyba to jest najdłuższy deptak w Azji, o ile się nie mylę. Jest chyba dłuższy nawet od samego Arbatu. I wszędzie sprzedają tutaj kiełbasy i chleby, czarne chleby. My sobie na razie kupiliśmy kiełbę. Właśnie ją spróbowaliśmy. Smakuje jak kiełba po prostu. Reklamują to jako takie rosyjskie produkty. I co jakiś czas widzimy jakieś takie twarze podobne do nas. Zakładam, że mogą to być Rosjanie. Przejdziemy się tą ulicą i zobaczymy. Ладно, скажите, вы первые люди из России, которых мы встретили сейчас. Скажите, вы тут часто встречаете, не знаю, там, русские магазины, например, или... Да, много. Часто встречаю. А часто встречаете китайцев, которые говорят на русском языке? Встречала, да, встречала. А тут вообще много приезжают туристов из России?
сейчас много приезжает, да. Witryny sklepowe na Arbacie i tak, tutaj jest kwas, a tam są różnego rodzaju matrioszki. Nie każda matrioszka to matrioszka, w niektórych znajduje się wszystkie przyrzędy do manikur. Poza kwasem można znaleźć mocniejsze trunki, jest tutaj spirytus i co ciekawe, jest on z Polski. A to nie mam pojęcia co jest, ale kusi, żeby zajrzeć do środka. Może to jest jakaś zimowa dyskoteka? A nie, to jest zwykłe centrum handlowe, o kurde. A chyba za takie zachęcające wejście. Może też sobie kupić magnesy, tylko pytanie, czy wolisz magnes z Moskwy, a większość ich jest tu z Moskwy, czy z Harbinu, których jest może nawet trochę mniej. I znaleźliśmy pierwsze miejsce, gdzie można kupić taki klasyczny chleb, jaki znamy z Polski albo ze wschodu, tylko z drobnymi różnicami. Wygląda jak spleśniały, bo jest cały zielony, ale spróbujmy. Czego min bao, wej shi ma lü si da? Yo mo cha. Wo yao mai yi ge. Yao mai yi ge. Mai yi ge. Zielony chleb, naprawdę bardzo smaczny, ale Rosjan na Arbacie nie za wiele. Porozmawiałem z jedną parą, ale nie byli za bardzo chętni. Wydawali się tacy nieśmiali. Ale myślę, że jeszcze spotkamy. Dawajcie tak, prosta blog, tak z nimi. I ja bym chciał was prosić, skażycie, proszę, wy i spytajcie tu jakiś kulturny szok, kiedy wy przyjechali w Harbin. Harbin bardzo nie zmienił się, było mnogo białych imigrantów, tak było bardzo mnogo ruskich tutaj. Teraz to tylko turysty. По бюджетные культуре. Туры и вполне доступны именно с Дальнего Востока. То есть мы с Дальнего Востока, когда мы общаемся именно с москвичами, то они осваивают туризм в другой стороне. То есть для нас как Дальнего правило, Востока это часть. Китай, Корея, Япония, может быть, даже. То есть именно Харбин, он такой как бы... Раньше, до ковида, это было практически можно съездить на выходные сюда отдохнуть. То есть он был вполне доступный по стоимости. То есть это не напряжно. Есть групповые визы, то есть если ты едешь в компании, то визу делать не надо. А, понятно. Ты едешь по группе, ты едешь по списку, и тебе нужно набрать компанию от двух человек, и ты приезжаешь. Только ты с этой группы как приезжаешь, так и уезжаешь. И у тебя должен быть определенный маршрут следования. То есть ты приехал в Харбин, ты в другой город уже не можешь уехать. О, это интересно, никогда не слышал ничего подобного. Интересно, а если делать тут покупки, например, дешевле в Харбине или вам подороже, например, по сравнению с Дальним Востоком? Ну, тут подешевле будет. Хорошо. Интересно смотреть, вот, когда продают продукты здесь, да, как будто они с России, русские, но они произведены здесь, упаковка скопирована с российских продуктов. Но мы видим, что очень много русских товаров, то есть наша Аленка, к ней приклеена такая лейбочка. Ну, есть импортные именно товары, а есть, которые они делают сами и выдают, типа, за российские продукты. Если мы здесь видим такую же русскую нашу Аленку, с ней приклеен шилдик, то, соответственно, эта Аленка точно с России. Потому что часть Аленки, я вижу, она уже написана на китайском языке, продают ее как русскую. Интересно, интересно. Ну хорошо, спасибо вам большое. Kilka godzin chodzenia i spotkanych Rosjan, myślę, że pięć osób. I ta para, z którą rozmawialiśmy już poza kamerą, jak my im powiedzieliśmy, że planujemy podjechać jeszcze na granicę z Rosją do miasta Sufenhe, no to... To była jedna rada, żeby tam po prostu uważać. Uważać na wszystko, że się bardzo targują, że będą nas nagabywać na różne rzeczy i że i że będą nas chcieli okraść, jeszcze coś takiego powiedziała? Jest niebezpiecznie, tak. Ja tak do nich mówię, że ale co niebezpiecznie w Chinach? Bo Chiny to chyba ostatnia rzecz, jaką mi się kojarzy, że może być niebezpiecznie w takiej, w rozumieniu takiej pospolitej przestępczości. A oni właśnie tak naprawdę mówili, że uważajcie w tym Sufenhe. I zapytali się nas takie, o coś takiego. Czy znacie może po rosyjsku takie słowo jak bydla? No to właśnie w Sufenhe tak jest, że jest masakra i lepiej tam w ogóle nie jechać. Ale już mamy bilety i za chwilę dosłownie się tam przeniesiemy, bo to jest jakieś 3 godziny pociągiem. Można powiedzieć, że rzut beretem. Do zobaczenia za chwilę tam. Po spędzeniu kilku dni w Harbinie podjeżdżamy kawałek do Sufenhe. To region przygraniczny, bardzo chętnie odwiedzany przez Rosjan, głównie w celach biznesowych. Już wcześniej słyszeliśmy, że lokalni Chińczycy tak bardzo zabiegają o swoich wschodnich klientów, że uczą się nawet rosyjskiego i tworzą witryny sklepów w tym języku. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Ej, czy z nim było tak, że miało być jakieś śniadanie w tym sklepie? Ale nikt nam nie zaproponował, bo pan, który przyjął nas w recepcji, był trochę nawalony, że nawet nie potrafił wpisać nic i poprosił, żebyśmy sami to zrobili. No i jesteśmy na ulicy tego miasta.
I rzeczywiście wszystko tu jest praktycznie napisane zarówno po chińsku, jak i po rosyjsku. Jak przyjechaliśmy tu wczoraj w nocy, poczuliśmy taki bardzo patologiczny klimat, to znaczy wyszliśmy z dworca i od razu tak waliło trochę, powiem szczerze, alkoholem. Dużo osób było pod wpływem. I co ciekawe, wychodziliśmy z dworca, puszczali wszystkich Chińczyków, a Rosjan, no, sprawdzali im paszporty i tak dalej. I ziomek z Rosji tak zagadał do mnie, że no szo, mięsny wpuskajet, a nas podniuchiwajt. I ja tak tylko, no da. I pewnie pomyślał, że też jesteśmy z Rosji. No i co? Potem wsiedliśmy do busa, w ogóle busiarz bardzo w porządku, Chińczyk. Pokazaliśmy mu na mapie, gdzie mamy hotel i on stwierdził, że nas podrzuci pod sam hotel, że jechał nawet pod prąd, żeby nas tylko zawieźć na miejsce. Wjechał pod prąd i zaczął cofać na wstecznym wielkim autobusem po głównej ulicy miasta. I co ciekawe, też do nas mówił po rosyjsku, taką mieszanką chińskiego mówi, no, i rosyjskiego. Myślę, że fajnie byłoby zrobić teraz tu taki eksperyment, to znaczy spróbować zjeść śniadanie i mówić tylko po rosyjsku. Pani w hotelu już do nas zaczęła gadać po rosyjsku, tak też takim łamanym rosyjskim. Więc spróbujmy się tutaj pokręcić po okolicy. O, tu jakiś stream chyba idzie. Nie wiem, co to jest za nagranie. Mieliśmy zawtrak. Zawtrak. Znajdźcie, gdzie zawtrak można pokuszyć. Co to na kuszy? Zawtrak. Za ocean. Co nada? Znajdźcie. Jajca, bliny. A, kada se gida? Da. Znajdziemy. Спасибо. Уже ничего, пурга надо. Извините? Хотели завтрак найти какой-нибудь? Максим. Ну, ресторан, да. Да, только там. А там блины найдем, что-то? Да, 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 я вчера смотрела и блинчики, и вкусно. Знаете, как идти? Нет, более-менее типа... Вот наверх и направо, и увидите там Максим. Ну, найдем. Ну, ладно, спасибо. Wow, ale jestem w szoku trochę. Skąd ci ludzie znają ten rosyjski? Przecież dla Chińczyka rosyjski jest abstrakcyjnie trudny. Niesamowite. Tak samo dla Rosjanina chiński, żeby była jasność. Ale wydaje mi się, że to raczej działa głównie w tą stronę, że Chińczycy znają rosyjski trochę, niż Rosjanie znają chiński. Jakby... A co to? Bielorusia, to переводчик, типа китайский. Bielorusia. A понял. Подождите, тут звука нет. Как мы можем знать, как это произнести? Продаю, даже продаю. Спасибо. Ну ладно, не надо. Już nas zaczepił pierwszy targownik. Ale widziałeś, co on próbował sprzedać? To było... Słownie, jakieś takie rozmówki mini. To myślę, że to nic nie da, takie rozmówki. Może w innych krajach, ale w przypadku chińskiego jednak ta wymowa jest tak ważna, że jak coś masz napisane, nawet fonetycznie, i ktoś ci tego nie powtórzy 100 razy, to te rozmówki nie mają, moim zdaniem, żadnego sensu. No i mamy też na wystawie dwie flagi, chińską i rosyjską. No i też witryny są po rosyjsku. Zobaczcie na przykład tutaj. Obuw po rosyjsku napisane. Nastajaszczy, kitajski. Tam znowu obuw. Dzieckie igruszki. Ale wiesz co, trochę zaczynamy rozumieć, co miała na myśli. My zawtrak, Aisiem, zawtrak. Zawtrak. Pokuszać, po to przyjdą. No. Już trochę rozumiem, co miała na myśli ta dziewczyna, z którą rozmawialiśmy w Harbinie, że ci sprzedawcy są tacy nachalni, bo są nachalni, zaczepiają, łapią za rękę, potrafią cię tak złapać i trochę pociągnąć, żebyś zwrócił na nich uwagę. No, coś w tym jest. Ej, a dobra, to dopiero początek dnia. Tam jest Maksim, widzisz? Tak. Restaurant Maksim. Maksim Katz przyglaszajet. Wchodź tam, wod k siebie. O, zdrasujcie. No więc zawtrak pokuszać można? Można, można. O, super. Nie kurim. A, tu lat nie kurisz. Okej. A więc tak, to jest knajpa Maksim. Wydaje się, że jedna chyba z takich największych. Śniadania bez problemu. Otwieramy pierwszą kartę i wszystko jest z menu po rosyjsku. I są blinczyki. Jest tutaj flaga Rosji. Pokazywaliśmy już zdjęcie Putina i Xi Jinpinga na wstępie. Spojrzymy na zewnątrz, to wszystkie sklepy po rosyjsku. I goście, z tego co widzę, to też głównie chyba Rosjanie. Chyba tak. Spójrzcie na tą kartę w ogóle, na to menu. Ono jest jak książka. Pięknie wydane. Ale ceny nie są wcale takie drogie. Na przykład mamy baszcz za 8 zł. Ciekawego jeszcze. No ale co ciekawe, nasza pani kelnerka, która nas tutaj obsługuje, od razu nam się przedstawiła i powiedziała, że ma też rosyjskie imię i nazywa się Svetlana. Tak, i się zdziwiła, jak powiedzieliśmy jej, że nie jesteśmy w sumie z Rosji, nie? Tak, tak, ale jakby to pokazuje ten schemat tutaj, że przychodzą tutaj goście ci rosyjskojęzyczni, pewnie z Rosji, tak? Większość, więc ona ma specjalnie imię dla nich, żeby mogli wymówić i ją zawołać po imieniu i żeby czuli się tak swojsko. No niesamowite, bo zapytaliśmy ją też, jakie ma imię po chińsku.
to chińskie imię kompletnie nie brzmiało jak z Wietnamu. O, jeszcze do tego chleb. Chleb doszło, to już w ogóle. To, czego w Chinach nam najbardziej brakuje, to są śniadania takie typowe nasze, czyli jakieś naleśniki, jajka. Totalnie się zgadzam z tym, że śniadania w Chinach, to nie możemy się pod nie dostosować. Cała reszta jedzenia jest super, ale właśnie o poranku zawsze mamy problem, za wyjątkiem tej miejscówki. Olo jeszcze zamówiła soliankę, dobra czy nie? Pierwszy łyk czuję, że jest walone bardzo dużo cebuli. Nie jest kwaśna, więc to taka chyba solianka tutejsza po prostu, dostosowana do obu narodów. Jest to też sporo informacji dla ludzi, którzy przyjeżdżają na jakiś handel, kupować rzeczy i tak dalej. Na przykład, że jest dostawa nie tylko do Rosji, ale też do Kazachstanu i do Kirgistanu. A to wy działajcie dostawkę w Rosji? Tak, tak, jeśli zawiązacie towary, czyli z Tobą i Lidu, można zagrać. Okay. Ludzkie jest postojane zagadzać towary. A, poniam, poniam. Tu 5% na wielu zarabodach. No i zjedliśmy śniadanie, pokręcimy się teraz trochę po tym mieście. Oglądając to wszystko, można odnieść takie wrażenie, że Rosjanie i Chińczycy mają tu jakieś świetne stosunki, ale w głównej mierze opiera się to przede wszystkim na handlu. To znaczy Rosjanie tutaj przyjeżdżają, kupują różne rzeczy i wracają do siebie, bo warto wspomnieć, że po drugiej stronie są dosyć małe miejscowości rosyjskie, takie biedne wioski i dla tych ludzi to jest spora okazja, żeby nawet przyjeżdżają tu kupić, nie wiem, zabawki dla dzieci albo przyjechać sobie zrobić włosy, bo widzieliśmy tutaj różnego rodzaju salony krasyty. A stosunki ich tutaj w tym regionie też nie są jakieś, poza tym handlowaniem, nie są jakieś super, bo niedaleko stąd znajduje się taka wyspa, która się nazywa Balszoj Usuryjski i ta wyspa jest taki spór o nią między Chinami a Rosją i oni się dogadali tam w latach 2000, że po prostu ją podzielili na pół, ale ostatnio była taka afera, że wyszła jakaś nowa mapa Chin, a Chińczycy bardzo lubią na mapach oficjalnych swojego kraju uwzględniać dużo, delikatnie mówiąc, innych terytoriów. I na tej mapie też jako część Chin znalazła się cała ta wyspa Bolszoj Usuryjski, no i wśród Rosjan to wywołało trochę takie oburzenie i drobne takie spięcie dyplomatyczne, więc nie jest tu wszystko tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać, no ale oczywiście handel kwitnie. Zobacz, nawet ulice są napisane też w cyrylicy po rosyjsku. I co jeszcze ciekawego? I mamy cenę w rublach, ale oni nawet sklepów. Nie podają, ile jest w juanach, tylko podają, ile jest w rublach. No, wydaje mi się, że są w 100% tu nastawieni na tych Rosjan, którzy tutaj przyjeżdżają. Ciekawie to wygląda, wszystko w rublach, no. Patrz to, co znalazłem. To jest prawdziwy śnieg, tak. To jest śnieg, nadchodzi już zima ewidentnie, może to... Nie, myślę, że to z lodówki wywalili gdzieś. No może, ale tak czy inaczej, pierwszy śnieg. Widzicie, tam odkryty magazyn, ile nie, to znajcie? Tam odkryty magazyn. A teraz po nam nie robisz. Nie znają! Teraz są w YouTube Sasha Hosso. Здравствуйте. Почему у вас такое название YouTube? YouTube это просто Чебури. Чебури Сергей. Тебе наши знаю или не знаю? Не знаю. Чебури, просто он сейчас подыми, да, он умер. Это его магазин? Нет, это не его магазин, это он русский человек Чебури. Он просто наш Китай везде, любой человек, он знакомый. Он видео постоянно снимает, YouTube поставил человека смотрите. А тут все так говорят на русском языке? Все чуть-чуть умею. А вы как выучили? В школе? Или... Просто так разговаривайте. Да? Красиво, красиво. Эта пани за мной следит, она же мне говорит, что я пенкна, когда приехала. Видаемся, что пани с нами что-то очень продать. Можете приглашать в магазин. Ваш магазин как называется? Какой магазин? У вас есть магазин? Чай. Чай. Нет, спасибо. Иди уже покурять, да? Только покурять. Еще раз? Покурять. Да. По Украине, да. Водила, там море, там фонтан, там все есть красивые. Тут, в этом городе? Да. Храмба Будда. А храм тут есть? Да, тоже? Да. Вы сами из Польши. Польша. Польша. Да. Не русская? Нет, не русская. Да и Харбин, там погуляли, да что хочешь там? Да, погуляли. Да, погуляли, да. А тут вы встретили других иностранцев или все из России тут? В России, по другой, мало едет. Только Россия тут? Да. В России много едет. И тут все так говорят на русском языке? Да. Русский, английский чуть-чуть знаю. И как вы учили русский? Сами? Да, много русских людей приехали, все покупать, торговать, все по-русски говорить. Ну а русский тоже китайский изучают или нет? Чуть-чуть. Вы были в России? Не были. А хотели? Хотели.
dzięki mama. A tam można zarobić w Rosji lepsze, ile tut? Dzieci to nie niemnogo, nie uczyń, ale pieniądze tam mało. A ty czaj, nie chcesz czaj? Nie, 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 спасибо. Да, но надо просто идти. Мы просто хотели посмотреть город. А ничего не надо купить. Ну нет, нет. Очки не хочешь? Нет, нет, не хочу. Обувь там что было. А ты приехала, что хочешь? Спасибо. Ты что хочешь купить? Нет, спасибо, спасибо. Ты же тихо. Сейчас мы будем уезжать. Co tu się odwaliło? Kobieta się do nas jedna przykleiła i chciała nam sprzedać wszystko, w zasadzie co się dało. Tylko patrzyła co mamy na sobie i tak, może nowe buty, te są brudne, może nową kurtkę, bo tu pióro wychodzi. Aha, to mnie najbardziej rozbawiło, to już naprawdę było zabawne. I jeszcze jakiś ziomek inny się pojawił, nie wiem czy zauważyłaś, czy to nie był jakiś wspólnik w prowadzeniu biznesu jakiegoś tam, ale ewidentnie właśnie próbowali nam wcisnąć tą herbatę. Nie wiem. Tylko herbatę. Tak, ale po prostu oni naprawdę sprzedawali jakąś herbatę, bo też są znane w Chinach te oszustwa, ale to głównie w Pekinie, że ktoś cię zaprasza na herbatę, udaje miłego, a potem zaprasza cię do herbaciarni, która wcześniej ma umówioną i tam wychodzi ci rachunek na przykład kilkaset albo nawet kilka tysięcy złotych. No to tu raczej czegoś takiego nie ma, bo to jest miejsce, gdzie w ogóle nie ma turystów, tylko tak naprawdę przyjeżdżają Rosjanie. To jest typowa targowlia. Czaj, sex shop. Herbata i sex shop w jednym. Zalotuje mi to jakimś totalnym skamem. Dlatego wchodzimy. O, halo. Stresu. Здравствуй, девушка. Давай чай садись, посядь. А нет, я просто так нам любопытно хотели узнать, что тут можно купить. Нет, садись, чай завали. Ну-ка холодно, садись. Горячий чай. Почему здесь чай и секс-шоп вместе? Садись. Uciekliśmy stamtąd. Uciekliśmy, jakieś dziwne w ogóle zdarzenie, on powiedział, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. I zamknął drzwi i Borys w ostatniej chwili złapał za drugą klamkę i uciekliśmy. Nie wiem o co chodziło, ale takich biznesów jest tu kilka. Tak czy inaczej, ciekawie było się tu przejść, ale to co nam powiedzieli w karbinie, że jest tu naprawdę taki ciężki klimat, mieli rację, bo po dwóch godzinach łożenia tu jestem tak zmęczony. No ale tak czy inaczej nie żałuję, że tu przyjechaliśmy. Bardzo ciekawe doświadczenie, uwielbiamy takie miejsca na styku kilku kultur. Coś godnego do polecenia, nie jest to spot turystyczny, więc turystów się tutaj nie znajdzie. No tak, i tak to teraz wygląda. Nie ma tutaj już ani Polaków, ani de facto Rosjan żyjących tu na stałe w jakichś większych ilościach, kontakty Chińczyków z innymi nacjami tutaj funkcjonującymi opierają się głównie na handlu. I to by było tyle z tego miejsca, a my ruszamy dalej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Północny region Chin, nazywany Dongbeiem, to miejsce, w którym można by spędzić długie miesiące. Tydzień po naszym wyjeździe spada tu śnieg i robi się naprawdę zimno. Historia Polaków i Rosjan zamieszkujących kiedyś te rejony różni się od tych, które słyszeliśmy w Kazachstanie czy Brazylii. Tutaj przyjeżdżali głównie specjaliści, inżynierowie, ludzie dobrze wykształceni i często majętni. Między innymi dlatego zachowało się tak wiele wspomnień oraz dobrej jakości zdjęć z tamtego okresu. Obecnie Chińczycy wydarzenia z początku XX wieku traktują w formie ciekawostki. Są pozytywnie nastawieni do Rosjan, jak i również do Polaków. W zasadzie każdy jest tu mile widziany, o czym może świadczyć nietypowa historia Sufen He, która obrazuje trochę stosunek Chin do reszty świata. Podchodząc do sklepu z odzieżą wojskową, w którym, jak słyszeliśmy, niektórzy Rosjanie zaopatrują się na front, zaczepił nas chiński sprzedawca. Skąd jesteście? Z Rosji? Mam dobre mundury i plecaki. Na brak naszej odpowiedzi szybko dodał. Spokojnie, jeśli jesteście z Ukrainy, nie ma problemu, też wam sprzedam.